To, co robią policjanci i inni urzędnicy, to po prostu jest zbrodnia. To jest zbrodnia i nawet ten, który tam siedzi, bardzo mi przykro, bo są moi koledzy tam, oni już przejdą do historii jako część machiny zbrodniczej. No. I koniec. I tak samo ci lekarze, którzy się nie odzywają. Czy zostaną rozliczeni? Będzie trudno w naszym pokoleniu. Tak samo ci lekarze, którzy po prostu milczą i czerpią, i jadą na następne wczasy, i następne mieszkanie kupują za gotówkę. Więc no, to też oni przychodzą do historii, niestety bardzo mi przykro, ale trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, a oni nie wiedzą tego. Nie chcą wiedzieć, nie chcą, dlatego nie będę ich bronił.